osłabienie organizmu może nadejść, przeziębienie, choroba, ten piorun, ta burza w waszym życiu, która się pojawia, może świadczyć o czymś poważniejszym jednak niż takie zwykłe, krótkie przeziębienie. Może to być coś mocniejszego. Problemem w związku z tym jest brak komunikacji, brak informacji, jakbyście tą chorobę chcieli zostawić dla siebie, by sama przeszła, a to jest złe. Jeżeli faktycznie poczujecie, że coś jest nie tak, że to nie jest zwykłe przeziębienie, musicie poinformować o tym kogoś, zgłosić się do lekarza. W waszym środowisku, gdzie się znajdujecie, w waszej pracy, rządzi wielki egoizm. Wiele osób podaje tam się za waszych przyjaciół, ale wcale nimi nie są. Każdy walczy o zwycięstwo kosztem drugiego człowieka. Każdy chce tam wygrać, zdobyć sukces, jak najwięcej zarobić, waszym kosztem. Nie jest to dobre środowisko. A kolejna karta pokazuje, że macie możliwość, by to zmienić. Zostajecie pokazani jako mistrz artystów, czyli ktoś, kto ma zdolności, talenty, możliwości, by założyć własny biznes, coś tworzyć, być szefem, a nie słuchać szefa. Pomimo tej choroby, tej burzy, która w waszym życiu może nadejść, nad tym piorunem jest karta waszego opiekuna. Macie potężną opiekę, najsilniejsza postać w tarocie Akaszy, Archanioł Michał. Tymi potężnymi skrzydłami on ochroni was przed złem. Jeśli chodzi o realizację celów duszy, jesteście na bardzo dobrej drodze. W waszym życiu dzieje się to, co ma się dziać. Jeżeli uważacie, że jakieś zdarzenia w waszym życiu były lub są niepotrzebne, to tak nie jest. Wszystko jest celem duszy, jest planem i to jest serce rozkładu, więc jest to ważna dla was informacja. Popatrzcie na kolejną kartę. Wasze wyjście z tego negatywnego miejsca, w jakim pracujecie, znajdujecie się, założenie biznesu, własnej działalności wiązać się będzie z jakąś podróżą, daleką podróżą do nowego, pięknego życia. A w tym pięknym życiu, w nowym miejscu spotykacie miłość, królową miłości, która tam już na was czeka. Jeżeli chcecie szybkiego przepisu na piękne życie, jest to opuszczenie waszej pracy, założenie własnego biznesu gdzieś poza waszym miejscem zamieszkania i tam czekać będzie na was miłość.